większość jest wolontariatu, a niż tłumaczy. No to myślę, że pomogę, nie ma sprawy. Bo ludzie nie znają Polski, tak nagle się zerwali z Ukrainy, żeby po prostu przywiozli tutaj swoją rodzinę, żeby dzieci nie poginęli. Na katowickim dworcu jest punkt recepcyjny. Uchodźcy z Ukrainy dostają tam niezbędne wsparcie i informacje. Dwa punkty recepcyjne i miasteczko pomocowe przy przejściu granicznym w Krościenku zorganizowała w Bieszczadach gmina Ostrzyki Dolne. To nieco mniej zatłoczone przejście, ale i tak uchodźcy docierają tędy do Polski przez całą dobę. A że większość to matki z dziećmi, to ważna jest też opieka nad najmłodszymi, mówi Radiu Z wiceburmistrz Ustrzyk Michał Fuk. Dzieci czują się swobodnie. Niesamowity widok, kiedy widać, jak dzieci się bawią, grają w piłkę, odbijają jakimiś balonami. W jednym z punktów jest miejscowości Łodyna, zorganizowane takie tymczasowe przedszkole, gdzie dzieci mają animatorki. Staramy się, żeby po prostu zapomniały to, co zostawili za sobą. Władze Podkarpacia zdecydowały o uruchomieniu na nowo połączenia kolejowego przez Krościenko, żeby ułatwić dojazd w głąb Polski. Niestety pierwszy taki pociąg wykoleił się, ale nikomu nic się nie stało. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi apeluje do rodaków, żeby 800 metrów, ograniczenie prędkości 70 km/h oddać krew dla walczących